Zaproszę do mównicy naszą serdeczną koleżankę, przyjaciółkę, panią Joannę Cabaj, radną miasta Gdańska, wolontariuszkę Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, doradcę życia rodzinnego poradni rodzinnej archidiecezji gdańskiej, matkę, żonę, katechetkę oraz kandydatkę do Sejmu RP w nadchodzących wyborach. Asiu, opowiedz nam, jak to jest z tym gender w Gdańsku. Szanowni Państwo, króciutko sytuację chciałam przedstawić, jak to wygląda tutaj u nas w Gdańsku, jak to się zaczęło i czego można się spodziewać. W czerwcu 2017 roku, mimo ogromnych protestów pod Radą Miasta Gdańska, miasto Gdańsk wprowadza program finansowania wsparcia prokreacji, czyli finansowania in vitro, w którym zawierał się również moduł edukacyjny. Przypomnę, głosowanie odbyło się w czerwcu. Po 3 miesiącach po głosowaniu, kiedy Rada Miasta już przyjęła program finansowania in vitro, władze miasta Gdańska publikują materiał do modułu edukacyjnego. I co się okazuje? Że zamiast programu prokreacyjnego mamy program seksualizacji dzieci, program zdrowe love. Styczeń 2018. Program wchodzi do szkół. Mimo protestów rodziców, mimo maili pisanych do radnych miasta Gdańska, władze miasta wydaje się, że są głusi na wszystkie protesty i głosy mieszkańców. Kilka miesięcy później, czerwiec 2018, władze miasta wdrażają model na rzecz równego traktowania. Jest to dokument zawierający kilkadziesiąt stron, dający środowiskom LGBT szerokie przywileje. W sierpniu 2019 roku miasto powołuje do istnienia Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Tym centrum, proszę Państwa, zarządzają osoby, które uczestniczą w marszu równości i fotografują się na tle profanowanego Bożego Ciała, profanowanej procesji Bożego Ciała. Te osoby zarządzają Gdańskim Centrum Równego Traktowania. No i oczywiście mamy tutaj uderzenie w tą najbardziej delikatną sferę życia młodych ludzi, w tą sferę seksualną. Teraz trzeba uderzyć w nasze wartości. Wrzesień 2019, władze miasta Gdańska wysyłają do dyrektorów szkół ankietę, w których dwa pytania brzmią następująco. Czy dyrektor wystąpił do zwierzchnika kościoła o ograniczenie liczby religii w szkole? To jedno pytanie. Drugie pytanie, czy dyrektor zamierza wystąpić do zwierzchnika kościoła o ograniczenie liczby religii w szkole? Takie postępowanie i taką rzeczywistość mamy w Gdańsku. Żeby tego było mało, już mamy zapowiedź. To jest fragment dokumentu, że miasto Gdańsk, to są ostatnie dane z ostatnich dni, że władze miasta Gdańska zamierzają przeznaczyć w przyszłym roku ponad 650 tysięcy na między innymi utworzenie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową i tak dalej. Także proszę Państwa, taką mamy rzeczywistość w Gdańsku, ale mamy też małe sukcesy, którymi chciałam się również pochwalić panu profesorowi. Otóż zapytałam o wyniki tej ankiety skierowanej do dyrektorów szkół i proszę Państwa, 98% dyrektorów szkół w naszym Gdańsku, mimo tego, że odpowiedź na to zapytanie o ograniczeniu liczby religii w szkole, że była zaznaczona wyraźnie sugerowana odpowiedź. Odpowiedź tak była zamieszczona w większą czcionką. Mimo tych wszystkich nacisków, tych manipulacji, 98% dyrektorów szkół odpowiedziało władzom miasta nie. Swoją działalność w Sejmie Rzeczypospolitej zamierzam właśnie oprzeć głównie o właściwą edukację, opartą na wartościach chrześcijańskich, dlatego też po spotkaniu pozwólcie Państwo, że będę rozdawać swoje ulotki. Będę wdzięczna za każdy Państwa głos.
A dzisiaj ogromnie się cieszę obecnością pana profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Gdańsk, panie profesorze, potrzebuje takich ludzi jak pan. Bardzo dziękuję, że pan z nami jest.